Cześć! Chcesz płynnie mówić po angielsku? To ucz się słówek. Ale których słówek? Ano tych, których w pierwszej kolejności użyjesz w rozmowie. A w rozmowie z nieznajomych można porozmawiać o pogodzie. Na przykład można powiedzieć tak, ale wieje, no dobra, tylko jak to powiedzieć po angielsku, to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, kolejny z serii rozmawiania o pogodzie, że już było zimno, że gorąco, ale upał. Dzisiaj o tym, że ale wieje i o różnych innych fajnych wyrażeniach związanych z wiatrem, z wianiem i wiatrami. Także trzymaj parasolkę, żeby Ci jej nie porwało, bo dzisiaj wietrzny odcinek. Jedziemy! Wiatr to wind i jak wiemy, można powiedzieć it's windy. Można również powiedzieć, że wind is blowing. Blowing, czyli on dmucha, wieje. Ale można powiedzieć też znacznie więcej. Po kolei. Jeśli się robi wietrznie, a wietrznie nie było, to każdą zmianę tego typu wyrazisz sobie słówkiem get. Get windy. Więc jeśli zaczyna wiać, to powiemy it gets, albo it's getting windy. Możesz powiedzieć na przykład tak. It started to get windy as we were walking down the street. No, tak się zbierało, zaczynało wiać. Albo konkretnie zaczęło wiać. It got so windy that I lost my hat walking along the street. It got so windy. Masz przez wszystkie możliwe struktury do użycia. It got so windy, it's getting, ale się robi wiecznie. Albo it gets usually in November. No albo zależnie od regionu. Podmuch wiatru to gust. Czyli taki a sudden, short burst of wind. To jest gust. I z tego, tak jak z wind robisz windy, możesz sobie zrobić, że jest tak podmuchszyście. Polska język, trudna język. Gusty, łatwiej powiedzieć. Podmuchowo. It's been so gusty all afternoon that my umbrella was blown off. It was so gusty. No bo po co w kółko mówić windy? Windy znasz już od podstawówki. Okej. Okay. Jakie zatem mogą być wiatry? Możesz powiedzieć windy, ale po co? Możesz powiedzieć gusty, breezy, czyli tak, no dobrze, dobrze kojarzysz, no jak breezy, bryza, taki lekki wiaterek. It's breezy, gdzieś fajnie tak podwiewa. Może być blowy, było na początku to słówko blow, czyli dmuchać i mamy blowy. No też tak podmuszyście jakoś się nam robi. Albo może być już naprawdę ostro dmuchać i powiemy it's blustery. To też będzie wietrznie, ale już tak mocniej. Można by jeszcze wymienić drugie pięć, ale ważne, żeby użyć chociaż trzech innych, a nie od razu 30 mieć i co? I dalej mówić windy. Breezy, blowy, blustery. A jakie mogą być te wiatry? No bo już umiesz powiedzieć, że jest wietrznie. Nawet na różne sposoby, zależnie od mocy. Ale może opiszmy coś trochę ten wiatr. To też tak fajnie tą wypowiedź, no co, jakiegoś koloru nada. Podmuchu. No to już wiesz, że wiatry mogą być gusty. Możesz tego tak użyć. Na przykład Saturday brought gusty winds. Sobota przyniosła takie podmuszyste wiatry. No widzisz, my chyba po polsku tak nie przywiązujemy wagi do tej pogody, a tu proszę bardzo po angielsku 700 słówek. Nie będzie tyle w tym odcinku, obiecuję. Jeśli wiatry są zimne, no to mogą być, no cold, biting, czyli że taki, no nie wgryza się ten wiatr, jak to tam powiedzieć, że kłujący chyba się mówi po polsku, że on się nam wgryza za kołnierz, biting wind, icy wind. Jak najbardziej, łatwo poskładać, a fajnie brzmi. Może być chilly, może być light. Light winds are coming from the south. Może z południa. Lekki wiaterek albo biting winds blew through her hair. Może. Szła gdzieś tam, czapki nie miała. Jeśli wieje mocno, a ona czapki szła i nie miała, no to już wiesz, że blustery może być.
brisk albo fierce, tak ostro. Może być high, też może być taki wiatr gdzieś tam wyżej. Howling, patrz jak to brzmi, howl, jak wilk, wilk robi howl. Pies też, więc to jest taki wyjący gdzieś ten wiatr, taki trochę przerażający. No można też powiedzieć strong i light, no ale można inaczej. A no jeszcze przecież wiatry wieją skądś dokądś, mogą wiać. Into certain direction. Więc mamy easterly, westerly, northerly, southerly. Mogą te wiatry takie być. Często też tak słyszymy w prognozie pogody, skąd ten wiatr wieje, nie skąd, to znaczy w jakim kierunku on wieje od kierunków świata. Fajne jeszcze słówko z wiatrem, to jeśli coś jest windswept. Sweep to zamiatać. Windswept to taki owiany. No i może być windswept hair, windswept beach. Plaża może być taka smagana pod muchami wiatru. Face, no windswept face. Szedł ktoś i mu tam w lice odmuchało. Hill, windswept hill. A to, no to już brzmi jakby się książkę czytał. No. Albo audiobooka jakiegoś też polecam sobie włączyć po angielsku. Dobra, jeszcze na koniec, co robi wiatr? Już mówiłam, wiatr może, no może blow, może howl, wiatr może wyć. Moan może tak zawodzić, jakby płakał. No jak najbardziej też może. Sigh, wzdychać wiatr może. Aha. I tego nie umiem, już na pewno nie wearing braces. Whistle, czyli gwizdać, może też wiatr, jak najbardziej. No to co? A bitter wind whistled through bare branches of the trees in the park. No, to już jesteśmy na początku horroru. Jeszcze wiatr, jak on by się tak zbierał, to pick up, tak jak get windy, to był taki poziom podstawowy, a potem on może pick up, czyli przybierać na sile. Można też tak powiedzieć. No zobacz, jeśli jest słówko, że coś jest windswept, to on może też sweep, czyli zamiatać. Rage, może szaleć, jeśli to w ogóle taka już naprawdę ostra zawierucha. Keep hitting something, jak tak bije ten wiatr w coś, nie wiem, na przykład w bok auta, nie? Jedziesz szybko i aż takie wrażenie, jakby coś uderzało w to auto. To na to są dwa słówka, albo powiemy buffet something, albo butter, buttering, wind kept buttering against my back door, może tak wiało akurat z boku. No już tak na koniec ten odcinka, ten wiatr też może przecież tak ucichnąć, może die down, czyli tak no, umrzeć. Drop, jak nagle przestanie wiać. Ease, tak, uspokoić się. Tak jak my, już kończąc ten odcinek wietrzny. By the end of the episode, by the end of the recording, the wind eased off. And we could set off i mogliśmy wyruszać or turn on another video. Albo włączyć nowy odcinek, do czego serdecznie Cię zapraszam. Przewertuj co u nas na kanale, bo mnóstwo odcinków i o słownictwie, i o gramatyce, i do wymowy. A jak chcesz gadać po angielsku, to wbijaj do Encio na kursy stacjonarne w Bochni, albo online'owe, gdziekolwiek jesteś, ucz się z nami. Do zobaczenia!